Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Film z cięcia szkiełka już widziałeś. Pierwszy film, który powstał tam, który skleiłem może tak i chciałem ci się pochwalić, pokazać jak robię, jeżeli chodzi o szkło ryflowane na gładkie. Zawsze robiłem gładziuteńkie tylko czoło. Nigdy nie robiłem boków, więc kiedyś musi być ten pierwszy raz. Tu jest to szkło, które mi pękło. I wiesz, dlaczego pękło? Dwa w sumie pękły. I powstał też ten film. Dlaczego? Z tego względu, że wziąłem się za kolejne szkło, które... Poczekaj, te schowam. Które też robił jegomość. Tak, żeby były podobne, żeby, kurczę, oszczędzić te niby nowe szkła, które wysłał właściciel, wysłał cztery sztunie, czyli dwa komplety. Zrobiłem sobie, słuchaj, w środku, już praktycznie wnętrze wyjechałem, nawet tu ręką jadę, jest idealnie, miałem wskakiwać już prawie, że z tlenkiem ceru, żeby sobie wyrównać i zobaczyć, gdzie zostaną jeszcze grubasy. I zacząłem brać się, słuchaj, za zakamarki. I pierwszy, co wziąłem, to tutaj się zabrałem za to, bo widziałem, że coś mi tu nie leżało. Jest takie jakby pęknięcie. Nie wiem, czym to było szlifowane, ale jest tak pęknięte, do tego uzupełnione, możliwe, że to od tego uderzenia tutaj. I poszło, nie wiem. Im więcej szlifowałem, tym bardziej pękało, więc sobie już od razu odpuściłem. Więc kilka dni. Dlaczego? Bo ja te szkła robiłem 2 godziny dziennie, max 3. Na tyle, na ile starczyło mi baterii w GoPro, z tego względu, że warsztacik, który robiłem, jest nieogrzewany. Były takie dni, że miałem na minusie, dokładnie, i siedziałem i grzebałem. I uwierz mi, że nie da się siedzieć 5 godzin w jednej pozycji i jechać. To nie jest robota, przy której coś przyspieszysz, nie ma szans. Więc to szkło musiałem odłożyć i zrobić od samego początku do końca, zdjąć ryflowanie i wyszlifować to na lusterko, co mnie bardzo cieszy, bo poprawka nie jest fajna, a tutaj naprawdę, znaczy inaczej, film będzie w przyspieszeniu, GoPro nagrywa razy 30 plus program, na którym sklejam film, razy 64, to sumując to wychodzi coś około w przyspieszeniu 2000-krotnym, tak, dobrze mówię? No tak, niech będzie tak. Powiedzmy, że powiedziałem poprawnie. Czyli w 2000-krotnym, tak? Chyba tak. Tysiąco-krotnym, dobra, wiadomo. Przyspieszeniu. Więc to będzie szybki film, można powiedzieć, bo tam będzie chyba 40 minut. Tak mi się wydaje. A ja to robiłem, słuchaj, szkła dostałem dokładnie grudzień, początek grudnia i skończyłem dokładnie 12 marca. Tak, tyle to trwało, słuchaj. Ale oczywiście nie robiłem tego codziennie. Jak miałem tylko czas, na szczęście właścicielowi się nie śpieszyło. Miał wywalone, bo auto oddał do, można powiedzieć, odrestaurowania kapitalnego, więc tutaj szkła też mu zależały, żeby były igiełka. Jak to wyszło? Za chwilę zobaczysz. Pierwsza wstawka będzie jechane środeczek. Środeczek i później brzegi. Będzie w filmie, bo to będzie naprawdę wszystko w przyspieszeniu. Tak, żeby... No nie da się wszystkiego pokazać, ale chciałem ci pokazać od A do Z, jak wycinam, jak sobie ustawiam, gdzie ustawiam, przy czym ustawiam, czym pracuję. Będzie tam też w zwolnieniu pokazane, czego będę mniej więcej używał. I zobaczysz po kolei, etap po etapie, do wyciągnięcia na gładziuteńko. Zapraszam cię do dalszej części filmu.
Sound Production.
Thank you.
This is Phased Music. No dobrze, czoło pojechane, wnętrze pojechane, tak jak widziałeś, wiertareczka, walce, stożki, mini polerka, wiertarka robi tutaj mega robotę, naprawdę, mega robotę. Tu masz szkiełko, które było pierwsze zrobione, tak wygląda, bardzo ładnie. To jest po tym jego mościu, bardzo leciutkie. Moje jest zdecydowanie cięższe. Tutaj niestety, tak jak było w tamtym filmie, wszystkiego na maksa nie mogłem wyciągnąć. I zabrałem się za zewnętrzną stronę. Oczywiście szkoda, bo ktoś, kto zdejmował, odklejał szkła, kładł na czymś twardym na betonie i są chamskie, wzdłużne rysy. Jakby nie to, to wskoczyłbym tylko z papierem P400 i by było po wszystkim. A tak, musiałem zacząć od 80. Ale jak już wyczujesz szkło i papierami, jak można, jak pracować, o właśnie, prędkości, bo tego się nie da tak opowiedzieć, kurczę. Słuchaj, do tlenku ceru dwie gradacje. 80, która wycięła, później ten papier, wiadomo, zrobił się gładszy i później skoczyłem z P400 i to już. P400 i teraz słuchaj, no ale tu już musisz mieć super rękę wyważoną, jeżeli chodzi o szkło. Max obroty na mini polerce, na tej małej polerce, 6x6, papier P400 delikatnie przegięte do przodu i równiutko, równiuteńko. I wystarczy, że się na chwilę zatrzymasz i masz wgłębienie. Właśnie, tutaj trzeba uważać. Jedna ręka
prowadzi, druga dociska i to musi być tak mega płynne i wtedy wyciągasz na zero. I tak jak mówię, dwie gradacje, 80 i P400 i później trening ceru. Zobacz, jak poszło mi z zewnętrzną stroną, oczywiście z zewnętrzną boczną i na koniec podsumowanko, pokażę Ci szkiełko. Zobaczysz, czy rzeczywiście jest takie mega lusterko. We'll be right back.
czego by tu zacząć, słuchaj? Od czego by tu zacząć? Zacznę od tego, że przede wszystkim, jeżeli chcesz ciąć to szkło, znajdź sobie pomieszczenie, w którym możesz narozrabiać. Mega narozrabiać. Bardzo narozrabiać. W którym będzie syf na maksa. Oczywiście, szlifując szkło we wnętrzu czy na zewnątrz, możesz to zbierać odkurzaczem, ale to trwa wieczność. Dlatego ja używałem sprężonego powietrza przy papierze. Jak wiadomo, rozpierdziel, przepraszam za wyrażenie, wszędzie. Całe pomieszczenie w pyle. Dlatego maska maksymalna, z wysokiej półki, jeżeli chodzi o maskę, masz mieć szczelnie. Ja tak dociskałem maskę, że aż mi tutaj, kurczę, odparzało na twarzy. Niestety szkło ma to do siebie, że jak, kurczę, wciągniesz go trochę, męczy strasznie. Tutaj, jeżeli chodzi o BHP, to podstawa. To jest szkiełko, które robiłem wcześniej. To jest szkiełko, które robiłem, to drugie, które wyciągałem sobie na zero. Zobacz. Idealne. Perfekcyjne. Pomyśl sobie, że to było ryflowane. No schodzi to bardzo długo, ale efekt, wiesz, co mnie cieszy najbardziej? To, że prawdopodobnie to będzie pierwsza witara w Polsce, która będzie miała właśnie szkła gładkie dookoła. To mnie cieszy. I to, że to jest projekt. Właściciel tych szkieł śledzi mnie na Facebooku i też między innymi przez to się, dzięki temu się ze mną skontaktował. Bo tak naprawdę ja chciałem odpuścić sobie te szkła. Jak mi pękło, już wiedziałem, ile tu będzie roboty, bo znam temat i ja mówiłem, że nie mam czasu. Ale on powiedział, że jemu się nie śpieszy. On do wiosny ma czas. Ja sobie myślał, o, do wiosny to ja sobie będę, jak będę miał tylko chwilę, będę sobie dziubał. I tak sobie właśnie dziubałem. Jeżeli chodzi o pęknięcie tamtych szkieł, w pierwszym filmie się wypowiedziałem, o co chodzi. Pokazałem też, jak powinno być mocowane, moim zdaniem, na śrubach, czyli żeby było bardzo sprężyście i elastycznie, żeby to szkło naprawdę pracowało, żebyś wiedział, że nie siedzi za sztywno. To szkło wyszło bajecznie. Tu nie mam się do czego doczepić. Jest igiełka, słuchaj, to jest po prostu makabra. Ale żeby nie było tak cudownie, szkło, jak to ryflowane, nie jest tak perfekcyjnie wykonane jak szkło gładkie, już pod H7 czy pod Xenon. Tu zrywając, zdzierając, usuwając to ryflowanie, no niestety pojawiają się w szkle, o, tu widzę na przykład, aparat tego nie wyłapuje, ale wiesz co, na koniec filmu będę chciał Ci zrobić wrzutki, jak wyszło właśnie to szkiełko w słoneczku, w oświetleniu LED-owym, jak jest pięknie wyciągnięte i tam będziesz widział w słońcu takie jakby w jednym miejscu coś nakropione i takie strzały. To jest właśnie wada fabryczna. I jakbym chciał to usunąć, musiałbym bardzo grubo zdjąć szkło i też możliwe, że też by się nie udało, bo to tak wygląda, jakby było, ja tu widzę, w samym środku. Tutaj na przykład to wygląda, o, w tym miejscu tutaj, jakby nitka wpadła. Tak jak rzucisz nitkę na wodę i się tak, powiedzmy, ułoży, tu jest to samo, więc no to jest minus szkieł ryflowanych. Kolejna rzecz, to, że zrobisz wnętrze, to nie oznacza, że nie będziesz musiał robić na zewnątrz, nawet jak będą nowe. Bo wtedy Ci się pojawia na zewnątrz przy ryflowanych, oczywiście nie przy wszystkich, ale większość ma jakby szczotkowane aluminium. No tego nie widać, jak jest to właśnie ryflowanie. Dopiero jak wyciągniesz na gładko, czyli tak czy tak, jedziesz dookoła całe. No dobra, słuchaj, wysmęciłem się, film mało konstruktywny może. Kurczę, no słuchaj, naprawdę uwierz mi, że to jest kawał brudnej roboty i czy cena jest, czy robota w ogóle, jeżeli chodzi o zarobek, no nie, no jak nie masz dużo czasu, nie pchaj się w to. Ja to tylko z tego względu właśnie, że to jest projekt, że to jest auto, które prawdopodobnie w Polsce będzie pierwsze z takimi właśnie szkłami, bo są amerykańskie, ale one i tak mają jakiś pasek przez środek i dookoła są ryflowane. Tu masz gładziuteńko, gładziuteńko. Myślę, że żadna witarka jeszcze takich nie ma, a jeszcze... A nie, przepraszam, Węgry? Na Węgrzech chyba wysłał mi właściciel, gdzie koleś sobie zrobił odlew z tworzywa sztucznego, więc bardzo grubo. No ale kurczę, tutaj mamy szkiełko wyciągnięte. Dobra, na czym to, co ja tam jeszcze... A, że właśnie, że bardzo czasochłonne. Powiem Ci tak naprawdę, że cena jest nieadekwatna do roboty, bo to jest mnóstwo godzin siedzenia. Ktoś, kto bawi się szkłem, wie, ile to schodzi i wie, jak twarde jest szkło i
jak naprawdę trzeba się, no można powiedzieć, namęczyć, kurczę. No tu nie ma półśrodków, tu nie przyspieszysz. Najgorsze jest to, że słuchaj, czyściłem na przykład sobie tutaj z kleju, żeby miał już idealnie, i śrubokręt mi się ześlizgnął i do środka, i tu boczną. I od nowa co? Jechane. No właśnie. No dobra, słuchaj, wysmęciłem się. Mam nadzieję, że właściciel wyśle mi filmik i zdjęcia, jak wyglądają te szkiełka już na lampach, bo wrzucał tam soczewki, środek będzie czarny, więc będzie wyglądać to obłędnie. Będę chciał ci na koniec filmu wrzucić film 24 bodajże minuty, gdzie bez przyspieszenia chciałem ci pokazać, jak wygląda cięcie papierem P24 na dzień dobry właśnie. Najpierw wiertarka z papierem P80 albo P60 albo P100, już nie pamiętam, kurczę, na krążku. Później właśnie P24, gdzie przez 24 minuty cięcia wiele się nie zmieniło. Także może to ci zobrazuje, ile tu jest tak naprawdę roboty. Kolejna rzecz, będę chciał też na koniec filmu właśnie, jeżeli właściciel wyśle mi filmik z założonymi już szkłami na lampy, bo będzie tu jeszcze kładziona folia, żeby, wiadomo, nie spiaskować ich, bo szkoda, bo tu jest mnóstwo roboty włożone. Chodzi o to, że będzie folia, nawet jak uderzy kamyczek i spiaskuje, to niech spiaskuje folię. Folia będzie do zerwania i wtedy nakleić nową, także będą, można powiedzieć, wiecznie eleganckie. I będę chciał ci właśnie wrzucić jeszcze film, jak wyglądają te lampy. A teraz zaproszę cię do dalszej części filmu, gdzie będę postaram ci się pokazać lampy właśnie w oświetleniu LED-owym, jak to wyszło. W sumie to szkiełko właśnie, które robiłem, to drugie, od A do Z. Będę chciał ci pokazać w słoneczku właśnie te niedociągnięcia, te rysy takie, kurczę, te, no, wadę fabryczną. No ja tu widzę, kurczę. Widzę, kurczę. Tę wadę fabryczną. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!